Od 40 ponad lat zajmuję się sprawami ukraińskimi. Penetrowałem polskie, ukraińskie, niemieckie archiwa. I teraz muszę stwierdzić z przerażeniem, że niektórych archiwaliów już nie ma. Na przykład w Katowicach pani archiwistka pochodzenia ukraińskiego zniszczyła dużą część akt procesów wytoczonych przeciwko byłym bojówkarzom UPA. Nie ma ich po prostu. Jeden z ukraińskich historyków mieszkających w Polsce, kiedy udawał się do ośrodka Karta, który zgromadził bardzo wiele relacji, wyrywał strony, które mówiły o zbrodniach banderowskich. W archiwum akt byłego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zamazywano całe strony i wyrywano kartki. W archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie były ogromne zbiory dokumentów po armii Petlurze, to się nazywało zbiory Armii Sprzymierzonej Szymona Petlury. Te dokumenty w latach 80., pod koniec, kiedy szykowała się transformacja, zostały wywiezione na przemiał. Dlaczego? Ano dlatego, żeby nie można było mówić o bohaterskich petlurowcach, tylko o bohaterskich banderowcach. Tu widzę rękę ukraińską. Po zwycięstwie nacjonalistów na Ukrainie powołano organizację wzorowaną na polskiej, Ukraiński Instytut Narodowej Pamięci, gdzie szefem został dr Wołodymyr Wiatrowicz. Zupełnie skrajny nacjonalista i banderowiec, o którym mówi, że no mój dziadek też był Polakiem, wyszedł w 1944 roku z domu i nie wrócił, nie wiadomo co się z nim stało. Możemy przypuszczać, co się z nim stało, że pewnie banderowcy go zamordowali. Ten człowiek masowo niszczy dokumenty, które mówią źle o UPA. Pisząc różne dziwne książki, na przykład udowadniał w jednej książce, że UPA nie zamordowała ani jednego Żyda. To jest tak, jakby teraz chemik chciał udowodnić, że w powietrzu nie ma tlenu. Więc jest to pewnego rodzaju człowiek upiór, który spycha Ukrainę.